Przyszła chwila prawdy dla pana Ardanowskiego. Teraz to w jego rękach leżą losy wykorzystania pasz GMO w polskim rolnictwie. Na wstępie zaznaczę tylko, że w poprzedniej kadencji Sejmu, gdy PiS był w opozycji, poseł Ardanowski był najzagorzalszym przeciwnikiem wykorzystania pasz GMO w naszym kraju. W płomiennych wystąpieniach krytykował ówczesny rząd za przedłużanie moratorium na zakaz stosowania pasz GMO w Polsce, wskazując, że to szkodzi naszemu rolnictwu. Jest wręcz przeciwnie, pasze GMO są podstawą sukcesu polskich hodowców. W wystąpieniu z 2012 roku poseł Ardanowski proponował przewrotne pomysły na uniezależnienie się od importu śruty sojowej z Ameryki Południowej i USA, proponował import soi z Rosji, ewentualnie Ukrainy. Padało wiele mocnych słów na temat sprzyjania lobby międzynarodowemu i działania przeciw polskim rolnikom. Ci, którzy godzą się na uzależnienie polskiej produkcji mięsa i jaj od importu soi GMO, działają przeciwko polskim rolnikom, przeciwko polskim konsumentom i przeciwko interesowi Polski. Ba. Pan Ardanowski potrafił krytykować nawet ministra Jurgiela za to, że nie dość skutecznie ogranicza wykorzystanie pasz GMO w rolnictwie. Działo się to w momencie zapadania decyzji rządu PiS o kolejnym wydłużeniu moratorium na obowiązywanie zakazu stosowania pasz GMO w Polsce. Teraz tę żabę będzie musiał zjeść minister Ardanowski i z niecierpliwością czekam na owoce jego pracy. Już niedługo zapadnie ważna decyzja w sprawie kolejnego wydłużenia moratorium na obowiązywanie zakazu stosowania pasz GMO. Obecne moratorium skończy się 31 grudnia 2018 roku i jeśli nie zostanie przedłożone, to od 1 stycznia zakaz stosowania pasz wejdzie w życie. Na razie wygląda na to, że Ardanowski nieco łagodzi ton. Padają koncyliacyjne wypowiedzi o tym, że jednak nie trzeba śruty sojowej wyeliminowywać. Zauważył również, że do Polski importuje się wiele komponentów GMO, takich jak na przykład śruta sojowa. Jest ona wykorzystywana jako składnik pasz, podczas gdy w Polsce istnieje wiele możliwości produkcji białka krajowego. Można je uzyskiwać na przykład z rzepaku czy roślin bobowatych. Nie twierdzę, że śrutę sojową trzeba w całości wyeliminować,